od tego, że generalnie pokarm, który spożywamy, powinien być przez nas spożyty, strawiony, wchłonięty, resztki pokarmowe wydalone i nie powinno być żadnej tutaj reakcji takiej negatywnej ze strony naszego organizmu na to, co przyjmujemy do jedzenia. Natomiast nie zawsze tak jest. Zdarza się, że nasz układ odpornościowy zaczyna reagować na pokarm, który spożywamy. Traktuje go jako coś obcego, które za substancję, alergen, który należy zwalczać. I takim najczęstszą występującą alergią, jeżeli tak myślimy sobie o alergii pokarmowej, jest ta alergia pokarmowa natychmiastowa, IgE zależna. Czym się ona charakteryzuje? Przede wszystkim objawy po zjedzeniu takiego produktu, takiego pokarmu pojawiają się bardzo szybko. Od kilku minut do maksymalnie 2 godzin po zjedzeniu takiego produktu mamy szybkie objawy, one są bardzo dynamiczne, gwałtowne, mogą nawet prowadzić do wstrząsu anafilaktycznego. Głównie tutaj mamy takie objawy śluzówkowe, zawienie oczu, puchnięcie, zmiany skórne. Na pewno każdy z nas zna kogoś, kto ma właśnie taką alergię na przykład na orzechy czy na seler, gdzie bardzo trzeba uważać właśnie na te alergeny, z uwagi na to, że nawet mała ilość może powodować tutaj silne dolegliwości i wręcz jest sytuacja tutaj niebezpieczna, jeżeli pacjent ma bardzo silne te reakcje. Jeżeli chodzi o reakcję na pokarm, to właśnie ta alergia natychmiastowa typu pierwszego, IgE zależna, jest związana z właśnie reaktywnością układu immunologicznego. W przypadku nietolerancji histaminy nie ma tutaj reakcji z układu immunologicznego, jest to reakcja taka enzymatyczna. Często nietolerancję histaminy nazywano też pseudoalergią, bo bardzo podobne są objawy pomiędzy właśnie alergią typu pierwszego a nietolerancją histaminy. Natomiast tu jest problem troszeczkę w innym miejscu. Tutaj mamy niedobór bądź zmniejszoną aktywność enzymu DAO i po prostu mamy problem z przerabianiem tej histaminy, którą mamy podaną w pokarmie, ale też taką, którą sami w naszym organizmie wytwarzamy poprzez właśnie działalność bakterii jelitowych, mikrobiotę jelitową. Jeżeli chodzi o występowanie i częstość czy alergii natychmiastowych, czy nietolerancji histaminy, temat jest bardziej złożony. W przypadku alergii pokarmowej IgE zależnej częściej ona występuje u dzieci młodszych, około 4-8%, natomiast w przypadku dorosłych już ten odsetek się zmniejsza, jest to około 2-3% dorosłych i często jest tak, że my z tej alergii takiej natychmiastowej, pokarmowej po prostu gdzieś tam wyrastamy. W przypadku nietolerancji histaminy mamy taką sytuację, że coraz bardziej ta diagnostyka jest znana, coraz więcej pacjentów szuka, czy te objawy, które występują u nich, są właśnie związane z nietolerancją histaminy. I tutaj generalnie, jeżeli chodzi o całą grupę nietolerancji, nawet mówimy o 30% pacjentów, dlatego że też nietolerancja nie występuje na całe życie. Zwykle jest ona związana z dolegliwościami z układu pokarmowego, z problemami jelitowymi, dlatego że enzym DAO jest głównie wytwarzany w jelitach, więc te nietolerancje mogą czasowo u pacjentów występować, chyba że jest to problem genetyczny, jest to wrodzona nietolerancja histaminy, wtedy ona może dosięgnąć około 1% pacjentów.